witam was w kolejnym odcinku z Wielkiego Priesta, z Big Priesta, z serii Do Legendy. No co, na każdy deczek dwa odcineczki, tak planuję, tak planowałem, tak będzie. Generalnie co na tym kanale, dungeon runy będą, bo lubię. Omówienie kart sobie wywalamy w pizdu, bo to jest bez sensu, tego nikt nie oglądał na poprzednim kanale. Karczemne bójki, w pizdu aren w ogóle nie gram, tak naprawdę, więc... Więc zostają tylko do legendy i będziemy wprowadzać sobie inne gierki, bo to będzie całkiem git. No, esencję cię nic sobie zostawię z tego względu, że potrzebuję jakąś wyciągarkę minionów. Możliwe, że zrobiłem błąd. Ja sobie jedynie już nie wyciągnę, bo mam ją w ręce startowej. Okej. Dragon Priest to może być coś, czego nie lubię, ale no miejmy nadzieję, że to jest jakiś może... No, że to też jest Big Priest, rzeczywiście. Dobra. Generalnie poprzednia gra troszeczkę nie fart. Zagrałem troszeczkę YOLO, bo miał dwa Twisting Nether, ale to też gościu był dobrze przygotowany dla mnie. Nie spodziewałem się, że będzie grał aż dwa Twisting Nether. No, spodziewałem się jednego, no ale no cóż, tak już bywa. Gramy kolejną sobie giereczkę, także... No co? Lecimy, Shadow Vizje. Wezmę tak. Już zagram sobie stricte pod wyciąganie dużych minionów. Okej, to jest niedobre. To jest niedobre, ale ja mogę i tak stalować tą gierkę. Znaczy stalować, no być pasywny cały czas. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest dobry moment grania tym deckiem w ten sposób. No ale cóż, no ja mam taki styl grania tym deckiem. No i się sprawdza win ratio w tym momencie, no powyżej 53% w tym momencie mam. 8-7 wynik. A to jest niedobre dla mnie. To jest dla mnie bardzo niedobre, bo... Chyba nie mam jak z tego, jak tego ściągnąć. Shadow Vizje. Shadow Vizje i graj. Generalnie to jest całkiem okej dla mnie. Nie mam Shadow Bardefa, nie? Gówno. No dobra, ale wyciągnę sobie jakieś 5-5 coś. Oko. Jeszcze jest Eternal Servitude, także jak mi z tego Jaszarasz wypadnie, oczywiście pierw Kojnik. To jest bardzo dobre, bo to zginie. Zginął mi... Co mi zginęło? Nic mi nie zginęło, bo nie miałem żadnych kreatur. Dobra. Także mam 5-5. Jest najgorzej. Ktoś jest ranny? Super. To jest dla mnie spoko w tym momencie, bo ja se rzucę o... Chociaż nie, czekajcie, Dragonfire Potion. Bo do tego potrzebuję Pin Size Potion, to mi się później przyda. Ale wolę pierw zagrać to, bo on ma smoki w deku, więc generalnie to jest lepsze w tym momencie. Bo tutaj nie ma żadnych kreatur typu smok, więc mogę to na spokojnie w tym momencie rzucić. Jest git. Okej. Mam dwa spellstone, tylko kreatur potrzebuję. No niestety. Islands? Podoba ci się moja nowa receptura. Tego się nie spodziewałem, będąc szczerym, także... No graj. Generalnie nie wiem, czy ja dobrze gram tym deckiem, bo ja często oddaję inicjatywę moim przeciwnikowi. Także no co, ja poradzę. Dobra kolego, no z tym mi to proszę do widzenia. Czy to jest ok? Dla mnie chyba tak. Dlaczego gram Jaszaraża? I czemu mi Barnesa wyciągnął? Dlaczego? Bo ten spellstone. W tym momencie będę miał Jaszaraża, Barnesa. O, proszę bardzo, Shadow Essence.
No graj. Mógłby Lich Kinga wyciągnąć, będąc szczerym. Ale co gościu ma z taką armią zrobić, no? Grałem z Dragon Priestem. Generalnie strasznie lubię ten deck. Mi się bardzo przyjemnie nim gra. No i sami widzicie, no gram dosyć statycznie tym deckiem. Ale no, wygrać wygrywa. Także co, lecimy do gry kolejnej. Także bezproblemowo tutaj, proszę bardzo, bezproblemowo. Takie giereczki tak kurde... Wciągam nosem, bym powiedział. Dobra. Łyczek herbatki i można nagrywać dalej. Najlepszy kubek ever, wiecie czemu? Bo tu się mieści tyle herbaty. Nie muszę dygać co 10 minut. No same kapłany. Okej. Jeśli to jest znowu Dragon Priest, to tak jak mówię, potrzebuję jakichś wczesnych, ewentualnie po Barnesa warto by... O Jezu, co to jest za rozdanie? Chociaż sobie nie jest takie złe. Nie jest takie złe to rozdanie. Generalnie, jakbym jeszcze dobrał Barnesa, to by było jeszcze lepiej. Ale pewnie je dobiorę. Pewnie Barnesa nie dobiorę, kolega, to proszę bardzo, proszę mi tutaj nie przedłużać odcinka o minutę bezpodstawnie, niepotrzebnie, bo po co? No, dziękuję bardzo. O, 5 Stays Potion, no lepiej trafić nie mogłem, czyli w piątej duże łubu dubu cały board. Okej, okay. Dragon Fire Potion, czyli cały removal na ręku. No graj, gościu, graj. Tak sobie. Tak cały czas siedzę z tym kiepem, ale co ja mam robić, jak gościu kurczę nie ogarnia życia. I nie wie, że gra, nie stalujemy, znaczy nie stalujemy, nie przedłużamy gier. Nie chce mi się tego montować. Okej, okay, silence, spoko. To graj. Niestety granie tym deckiem jest takie dosyć nudne, ale no mnie to tak troszeczkę odpręża, wiecie? Mhm. On ma jedną kartę więcej, ja mam 8, on ma 7, graj. O Jezu, ja pewnie gram na Big Priesta, najgorzej. No z takim rozdaniem, jak on pierwszy zagra Barnesa, to w tym momencie jestem w dupie i to tak konkretnie. Ja się gram na Big Priesta. Shadow War of Pain, to też mi nie pomaga, czy... No bardzo ciekawa gra wam powiem, no nic nie, nikt nic nie robi, on teraz musi zacząć zagrywać karty, ewentualnie zrzuci coina, będzie miał w dupie. Ja bez Shadow Essence jestem też w dupie. Dlaczego? Bo... No i rzuci Shadow Essence i GG. Dokładnie, czyli... Big Priest. A ja nie mam na to odpowiedzi w postaci Shadow War Defa, ale jest Yasharash, dobra. Dlaczego zrzuciłem tak? Większość jego jednostek ma więcej niż 8 punktów ataku, czy tam życia i to mi się przyda, tylko to na SR jest słabe. Okej, okay, Eternal Surf Idiot poleci. Okej, okay. Zrzuci to samo, bo to nie ma... Nie ma żadnego sensu. Tylko jest jeden mały problem. Czemu ja dobieram tak, te kreatury, a nie dobieram wyciągajek tych kreatur? A wyleczymy go. Niech ma chłopak. A co mi tam? Okej, drugie Shadow Essence po statuę. No spoko. Potion of Madness, to mi się kurde cholernie nie przyda.
Nie mam też Spellstone'a, wiecie? I to jest też słabe. Jaka jest wola Eluny? Ale zrobimy tak, bo nie mam pomysłu, co tutaj zrobić, wiecie? Nie chcę tej kreatury. Tylko on, wiecie, może pompować tego Spellstone'a w łapie i... To może nie być zbyt dobre dla mnie. A też jest okej, bo wtedy rzucę przerażający krzyk, też nie, też nie jest zły pomysł. Dokładnie. Spali sobie kartę. Miejmy nadzieję, że coś całkiem okej. Mam za dużo kart. Wizja cieni jest całkiem okej do spalenia. Ta gra też może strasznie długo trwać, wiecie? Okej. Dobra, heala stracił, ale no, co jest najśmieszniejsze? Dałem sobie obsidian statuę, także nie muszę je zagrywać, mogę ją normalnie przyzwać. Tylko jest taki jeden malutki problemik. On ma jeszcze w deku dwa razy dwa Dragon Fire Potion, Shadow Essence dostał z Shadow Vizji, dwa Spellstone'y zrzucił, co jest przewagą dla mnie, ale... O ty chuju! Ja sam dostał Yasayry, ale Yasayry nie mam, także jest do dupy. Nie mam Yasayry jeszcze, dobra. Tylko, że jemu zginęła, a mi nie. Zróbmy tak. To wydaje mi się całkiem dobre tempo zagranie, bo jak on rzuci przerażający krzyk, to mi nie wtasuje, to mi wtasuje obsidian statuę do swojego deku. Ja daję Barsa obsidian statuę i tym podobne. Ale w momencie, kiedy on rzuci Dragon Fire Potion, to tak naprawdę zabija tylko dwie jednostki. A Yasharaż dalej na stole zostaje i robi problem. Chyba, że ma Shadow Wardefa w ręku, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo takie konkretne. A dopóki ja nie dobiorę na przykład... O! Dobrze, super. O kurwa, dobre nagrywki. O się... Zachłysnąłem, tak już czasem się zdarza. Sorry. No co no? Kurde, każdemu się by mogło przytrafić, to nie jest... O, Yasayra. I Sera. Shadow Vizje. A to łap drugą statuę. Najgorsze jest to, że ja... niestety... Niestety, no nie mam jakby... Okej. Okay. Poszedł Silence, dobra. Nie Silence, tylko... Sap. No teraz ten kolega zaczął mi tutaj pruć. Shadow Essence. Okej. No zrzuciłem Physics Scream, dobra. Zagrajmy w ten sposób. No znowu ten ba...
Ja pier... Przedstawimy opowieść o cudach i magii. A cuda i magia, no. Napiję się Herbie teraz powolutku, żeby się nie zachłysnął. Najgorzej. Nie jest tak źle. On ma zrzucił dwa spellstone'y, ja żadnego, także... Ale zanim ja je spumpuję, to trochę minie czasu, także no może... Może on to wygrać. Okej, ja szarasz. Tatua. Na gorzej, że moje roznajnie jest takie najlepsze, ale... Te karty, które ja trzymam w ręku... Co zrobisz, no? Taki jest herzto czasami, wiecie? Ja Seira. To jest najgorsze, bo mój Dragon Fire Potion nic nie zrobi, tak? Szybko dokonać wyboru. Ale to jest chyba GG. To jest GG well played. To już nie ma co grać. Jeszcze posok na stół. Może źle zagrałem poprzednią turę. No teraz to dostaję, spoko. Z tatuami w tym momencie nic nie da, chociaż sobie może dać. Da mi lifesteala. Nie zabiję jednym strzałem. Może mi coś dać. Bo tak. Jasera się wbije, jak zabije to Jaszaraża, to jest zajebiście. Ale fago, może grać Silence rzeczywiście, jeden Silence gra. Nie wiadomo co z dwóch Jaseiry dostał. Także chyba GG well played w tym momencie. Wątpię, żeby miał przebudzenia z Jaseiry +5/+5. Źle zagrałem poprzednią grę, trudno, tak już czasem bywa. No, ale taki deck, nie? No ale graj, kolego, kurde, ileż można czekać na to, że ty rozkminisz zagranie, no. I przez to myślał tyle czasu. GG well played, tak naprawdę, no dobra, gościu. Koniec gry, nie ma tego badmaderowania. Okej, to robimy szybkie cięcie i zaraz się widzimy. Ostatnią gierkę w tym odcinku gramy na Mage'a, Jest Barnes w ręce startowej, dostaję teraz Jaszaraża, statuę i Lich Kinga na mapę. No było blisko. Ale jest diamentowy odłamek mocy, który mogę pompować od początku gry, także jest git. No i jedna obszarówka. Nie jest najgorzej. Okej, to też jakiś kontrol chyba się wydaje. Oko. A to co, no to heal i graj. Mamy wiele tajemnic. I sekrecik. Spoko. To jest counter spell? Może to być counter spell? Nie jest counter spell? Może być Mirror Entity albo... runy. Dobra, są runy, jest git. Już mi zginął Barnes. No i spinguje, trafi w 4-3, znając życie. Albo 2-3 pewnie trafi. No i gitara. Kopia tego czy kopia tego? Wezmę kopię tego, bo to mam jeszcze jedno w deku. To mi daje możliwość w tym momencie, kurczę. To jest bardzo ciekawe dla mnie, bo... mam dwa hile w łapie, mogę tak stalować tą gierkę, aż dobiorę te karty. Mamy obszarówkę, mam Physics Screama, wezmę to, bo to mi się wydaje całkiem lepsza opcja. I w siódmej turze mogę to zagrać po Barza i po statuę, także jest git. Mhm. Okej, pierwotny glyf, po co? Po sekret, spoko. Mhm. Dobra, co ja dostanę? Eternal Servitude, to może być counterspell, chujnia. Nie, to nie jest counterspell. Witaj, statuo wolności. Witaj na moim kochanym bordzie.
I poleci fireball. Taki czysty fireball, frostbolt, spoko. Ping. To nie jest counterspell, także jest zajebiście. Jaszaraż w ręku, spoko. Graj. No i portal, spoko. Shadow Visions. Trzy, sześć, osiem, dziewiąta karta w ręku. Graj. Dobra, co ty tutaj dostałeś? Aha, wywalił mi Potion of Madness i Pinch Size Potion, dobra. Okej, graj. W tym momencie mogę rzucić sobie statuę tą po trzech stronniku. O nie, mam 10 kart w łapie, chujowo zrobiłem, aj, aj, aj. Okej, Frostbolt. Niech się wysypie z boardu. A, to jest jakiś big spell, coś tam, coś tam. O, Flame Strike'a dostał na rękę, to trzeba mieć to na uwadze. Ruchowaniec. To jest jakiś big spell. No jeszcze dostał Arcane Intellect na rękę. Spoko. O nie, najgorzej, gówno mi się spaliło. Dobra, graj. Czekajcie chwilę, ja ZW muszę domową odebrać, zobaczymy co on zrobił. Spóźniłam się, spóźniłam! Dobre nagrywanie. Co ty tu masz? Drugi sekret mi zagrałeś, niedobry ty. Tak sobie. To jest counterspell? Nie jest counterspell, dobra. No graj. Sorry za takie dziwne nagrywanie, ale no domową przyszedł. Mamuśka przyszła z zakupami i kazała zejść. To tata zszedł. Flames, o, on teraz Flames Strike'a będzie zagrywał, spoko. Spóźniłam się, spóźniłam. Przepraszam, ale palisz się. Dam ci. Dobra, zobaczmy co tam, co tam ma za sekret. Czyli to jest Vaporize może, albo Ice Barriera z Ice Blockiem, bo to jest pewnie jakiś big coś tam. To szkoda, że mi się spalił Eternal Surf Idiot. O, jeszcze Meteor.
A to może być bardzo ciężki matchup dla mnie. To jest jakiś sekret z połączeniem. No okej. Obsidian statua to mi wyciągnie Lich Kinga, tak? To mi Lich Kinga wyciągnie. Albo nie, ja Seirę znowu mi wyciągnął. Dobra, poszedł portal, trade. Okej. No muszę uważać na Dragon's Fury, tak, przede wszystkim. Siedem. Znowu se spalę kartę, chujowo. A, nie przemyślałem tego, sorry. No takie są błędy, takie jak się rozkojarzysz przez chwilę, no. Dobra, teraz muszę wysypać się trochę z kart. Mam pełną rękę. No to Shadow War Death to tam mniejsza o to. Jakieś kłopoty? Jakieś kłopoty? Dobra, teraz w tym momencie to dostaję dwie karty na turę. Trzy karty na turę. Okej. To jest całkiem okej dla mnie. Tylko czy ja będę w stanie to wygrać? No, portal ping, okej. O, jest kolejny spell z tą, spoko. Aha, dobra, bo on jest nietargetowalny. Okej, graj. Dostał 16 damage'u na twarz. Mam całkiem dosyć mocny stół. Mam dwie jeszcze skrzeszajki minionów, także jest okej. No może mnie zabić. Nie wiem. O, król Lisz. Odpiszę jeszcze od grafika. Dobra. No to ja sen poleci. Okej. To jest bezużyteczne, to mogę zrzucić. Żeby spompować sobie ten trzeci spellstone, dobra. Graj. To jest po dropu Icebloka, albo nie, ma tego Icebloka, dobra. Okej, okay, no poszedł... Kurczę, szkoda tego Shadow War Death'u, powiem wam szczerze. Ostrejduję mu to. Czekajcie. Zbijemy tutaj tego Icebloka. Zagramy to. Żeby mieć board. Okej. Okay. Mam dwa razy przebudzenie Jasejry, powinno być git. On może zagrać na przykład Dragon's Fury, może go nie dobrał. Jest Blizzard. I poleci Ice Block. No okej. Okay. Jeszcze się healniemy. Nie ma Ice Blocków już, także... Nie ma już bloków, nie ma drowu, musi mnie zabić w tej turze. Chyba, że G-Well play dla tego przeciwnika. Bo chyba raczej nie ma. Renault Jackson raczej nie gra. Ale jest wprost niż Jaina, co mi daje w tym momencie zwycięstwo. Także... GG, well played.
Także co, jeśli oczywiście odcinek się spodobał, zostaw łapeczkę w górę, suba, jakiś komentarz. No w obu odcinkach 2-2 wynik, także jest chyba raczej okej. No i co, no i w sumie to tyle, zapraszam na Discorda, masz go w opisie. No i w sumie to tyle, także trzymajcie się do następnego odcinka, pa pa.